Panie trenerze, 40 do 18 w strzałach na bramkę według oficjalnych statystyk StatsCore, tylko jeden gol. No to niestety tak jest. Czasem trzeba, no, brak takiej skuteczności, a naprawdę dzisiaj pierwsza połowa była jakieś 4 ewidentnie. A potem jak zwykle na sporcie i na piłka, ostatnie minuta mogliśmy nawet przegrać ten mecz. Czyli no. Jest prawda, że dużo strzałów, ale liczą się bramki, czyli na razie jest trochę. Mamy ten okres, że mam nadzieję, że się skończy teraz, że pracowaliśmy bardzo mocno i chłopaki czują na nogach. Teraz mam nadzieję, że mamy ten okres, który idziemy na dół, idziemy bardziej na szybkości na i będzie dobrze, myślę. Ta poprawa w grze jest widoczna, bo jednak zupełnie inny mecz niż przed tygodniem w Superpucharze. Zdecydowana nasza przewaga, szczególnie, że równo grały obie te czwórki nasze, prawda? Ta pierwsza czwórka też bardzo dobrze dzisiaj. No tak, ale no to ja rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu przed Superpuchar, kilka chłopaki, przede wszystkim dwóch pierwsza czwórka. Niestety nasza kondycja jest taka na tej chwili, bo mamy. Nie ukrywamy, mamy dobry plan na za miesiąc Liga Mistrzów i już rozmawiałem parę chłopaki, że takie dwa kolejki trzeba, takie dwa meczu z Piastem trzeba poradzić. Udało się, bo teoretycznie teraz powinno być trochę jak powinno być, czyli no idziemy na szybkości i nie wiadomo, szybkości gry na tej chwili zawsze było jeden dobra strona rekordu, czyli tego teraz nam brakuje. Troszkę zaufania siebie, troszkę czasem głowa jedzie, bo jest wiadomo, kiedy nie działają nogi. Głowa myśli, serce chce, ale jeżeli nogi nie działają, no to skomplikuje się wszystko. Ale też jest prawda, że są takie mecze emocjonujące do końca, trzeba być twardy i ważne, że ten mecz wygramy, bo budują nam charakter dla młodych, dla wszyscy, dla ławki, dla trenerów, buduje w serce i jest dobrze tak. Michał, nie mają szczęścia do goli w ten weekend kibice w Gliwicach. Wczoraj 0-0, dzisiaj 0-1, jeżeli chodzi o wynik. Natomiast my znów szczęśliwie znów musieliśmy jednak drżeć o ten końcowy rezultat do ostatnich sekund, bo Piast miał dwie takie znakomite, powiedzmy, sytuacje w samej końcówce. No tak, no myślę, że ten wynik trochę może zakłamać rzeczywistość, bo gdzieś tam w pierwszej połowie mieliśmy no naprawdę sytuację, no chyba klarowniejszych być nie może klarownych sytuacji, bo w tych sytuacji mieliśmy bardzo dużo poprzeczki, słupki i można powiedzieć, że ta trochę cechowała nas bezradność, nie mogliśmy strzelić bramki, a graliśmy naprawdę dobrze. Później wiadomo, trochę stresu się pojawiło, bo zawsze przy takim wyniku trzeba drżeć o to, żeby nie stracić, koncentrować się też na defensywie. No ale udało się wygrać, najważniejsze są 3 punkty i dobrze zacząć w Ekstraklasie. Te 3 punkty dopisujemy i to jest najważniejsze. No, nawet trener Buciol mówił tutaj o waszych twardych nogach. Faktycznie tak to jest, że jeszcze dość ciężko wam się biega? No tak, no gdzieś tam taki cykl przygotowań został założony no i może trochę to wygląda, tak? Bo pierwsza połowa wyglądaliśmy nieźle na świeżości, później trochę, a to też gra się jak przeciwnik pozwala i też nie można powiedzieć, że Piast to jest słaba drużyna, bo na pewno dzisiaj pokazali i w Superpucharze też, że mogą iść do przodu i też z podniesioną głową do góry walczyć w tej Ekstraklasie.